Witam, Torristeo, na piaszczystej wyspie. Przybyliśmy tu po to, aby odszukać słabe armie, takie, które nie posiadają w swoim składzie jednostek bijących na odległość. Tu, jak widzicie, pewien pan pilnuje pomostu, aby go ktoś nie ukradł. I bardzo dobrze, bo dlaczego mieliby go kraść? Nie, no to jest problem. Obserwatorzy, no i gryfy podlecą. Kiedyś tu na pewno wrócę, ale chciałbym wtedy, dopiero jak Dart będzie naprawdę silny. Tu miałem dla niego jakieś piwo znaleźć. Trzeba będzie się tym zainteresować. O, to jest właśnie taka armia, którą chcę zaatakować. Skrytobójcy stanowią pewien problem, ale damy radę. O, nawet pięć uciekło. Pułapki nieźle rozstawione. Można będzie za pomocą tych portali przywołań całkiem fajnie tu poblokować. Czyli tak, tańsza wersja. Powiedzmy, że tu. Chociaż z drugiej strony bym chciał tutaj jednak jednostkę przywołać. Aha, nie mogę się tu przenieść, bo skrytobójcy zaatakują od tyłu. No to jednak realizujemy główny plan. Czy tak? A lepszą wersję damy tutaj. Odnoszę wrażenie, że należało zrobić odwrotnie, ale dobra, niech będzie. Czyli tak, tu... A, wulkan, właśnie. I to nawet w tym miejscu. Aha, nie, no te jednostki mogą bić przez puste pole. No to może nie był najlepszy pomysł, ale przynajmniej ta się dała nabrać. To też fajnie wpadła, łapkę. Czyli się okazuje, że lepiej chyba było tu umieścić. O, a co nam to da? Całkiem fajne miejsce. Przywołujemy jednostkę. Co się pojawi? Oj, całkiem fajna. Tylko najgorsze będzie to, jeżeli spróbuję tutaj wpaść. No i po wulkaniku. Nie, spowalnianie. A właśnie, czy ta jednostka... Nie, ona właśnie tego nie ma. A to oznacza, że możemy totem śmierci przywołać w to miejsce. No, jest fajnie. I teraz gdyby ta jednostka tu uderzyła, czyli Cerbery, to najchętniej tu bym przywołał, gdyż jest tu moja jednostka, za chwilę będzie druga. Niech będzie. Natomiast tu, o, tu nie ma przejścia, fajnie. Warto przywołać jednostkę, bo nawet jeżeli będzie jakaś taka... No, typu Cerbery, no to zanim ona tutaj dotrze, to może ta pułapka nie będzie już miała takiego wielkiego znaczenia. A może się okazać, że to będą chochliki, albo te jednostki, które przelatują nad przeszkodą. O, proszę. Udało się. Tutaj. Oczywiście się nie ruszamy z miejsca. Natomiast bardzo mnie kusi... Aha. Dobra, najpierw to... Wybuchniesz? No właśnie. Teraz tak, tu będę chciał zablokować przejście. I tak szczerze mówiąc, tutaj też by się przydało zablokować. Czyli tak, tańsza wersja. Gdzie tu? Droższa tu. A później muszę pamiętać o przywoływaniu mściciela, aby rozwijać Achika. Kroczek coś zmieni? Pewnie niewiele, ale tym razem postąpmy w ten sposób. O właśnie. Czyli trzy pola. Podobnie jak topornice od wikingów. Chyba, że tam się pomyliłem i były dwa, ale nie no. O, wow, zobaczcie co mi przywołało. Może tu?
Albo tu i przywołam jednostkę. Albo właśnie odciągniemy ich. Niech będzie. Chodzi o to, że chcę po prostu spowodować to, żeby te jednostki traciły czas. Tutaj będąc. Bo chcę jak najczęściej używać czaru. Haha, ta fajna jednostka mi się trafiła. Ha, chyba będziemy rzucać i nie przejmować się w ogóle. Chyba, że... Tu się wycofam. Na razie. Aha, nie, nie. To tak, tego nie zrobimy. No dobra. Niech będzie, że tak. W sumie to zostanie zniszczone, ale to jeszcze nie teraz. Czyli zadajemy obrażenia. Próbują się przebić. To nie jest dobre. Tutaj nic nie zrobimy. Chyba, żebym coś... A, właśnie. Płomień namiętności. Na przykład tu. Tu by mogła się pojawić jednostka właśnie przy panu. A, tu. Nie, nie uderzamy. To ma tutaj osłaniać dostęp do koklików. I jest dobrze. Tu nic. Piękny unik. Właśnie, podmianki. Tylko kogo by tu podmieniać? Aha, taką jednostkę mógłbym tutaj... O, o, to ma sens. Tylko, że musi przeżyć do tego czas. Tylko nie, zaraz, to jest jednostka przywołana przez... przez arcydemony, a to znaczy, że nie mam nad nią kontroli. No trudno. A właśnie, to może więcej ich przywołam. No dobrze, ale teraz pamiętamy o Mścicielu. Gdzie on był? Tutaj. Czyli dwa razy bym mógł to użyć. Najpierw tu. Kto jeszcze tu oberwie? Pewnie ona będzie bita. No to tutaj. Tu się przeniosę i zadam obrażenia. Wulkan. Nie, obrażenia. Aha, nawet się wycofa. To dobrze. Tutaj. Nie, nie ryzykujemy. Czy zostawimy tak? Jest. Jednostkę przywołam dopiero wtedy, gdyby... A, właśnie, poczekajmy, bo może ta jednostka tutaj w pułapkę wpadnie. Wtedy przywoływanie takiej jednostki miałoby sens jak najbardziej. Tutaj nic. Okej. Czy tu bym potrzebował totem? Tu zadam obrażenia. No szkoda. Okej. Całkiem fajnie działa. Mam nową, potężną jednostkę. Czy przywołać jednostkę? Nie, 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 nie. Tu za chwilę i tak nie będzie przejścia. Przywołam jednostkę. Może być pułapki. Nie działają na taką formację. Ale tu za chwilę może być przejście i to jest akurat niezbyt ciekawe. A nie, zaraz będę mógł to tym postawić, dobra. Tutaj. Nie, to może sobie po prostu kopniemy. Nie, ta jednostka zabije. Ochliki, ale... Cóż... No i nie ma przejścia.
Aha, czyli pułapka nie zostanie zdemontowana. Tego należało się spodziewać. Nic. A, ryzyk fizyk. Może coś fajnego wypadnie. O, no nie jest to idealne. Pamiętajmy o mścicielu. Czyli tu. I druga możliwość. Tutaj. I cóż, atakujmy. Czy może... A, niech będzie, że tu. Tym razem to może jednak tu. Za duże ryzyko. Szału mam sporo. To może mieć sens. Spodziewamy się karzełków oraz heksów. A wulkan? Nie, to się wyładuje. Oj, coś czuję, że tu do rozbrajania będzie więcej jednostek chętnych. Już drugi raz udało mi się uniknąć. To nawet było fajne, bo jednostka się nie przemieściła, więc zmniejszyło się prawdopodobieństwo, że wpadnie w pułapkę. Bardziej chochliki podejrzewam o to. Nie atakujemy. Ta jednostka ma spowodować, że ta straci ruch bijąc tu, ewentualnie straci ruch wchodząc na pułapkę, więc dwie opcje są. O! Ta jednostka mogłaby w pułapkę wpaść, byłoby fajnie. Ale już nie, zginęła. Właśnie. Można by pułapkę rozbroić totemem. Co nie wydaje mi się najgorszym pomysłem. Okej. Tu jest nieźle. Nie atakujemy. To nie jest problem. Tutaj jest wszystko fajnie. Obrażenia zadajemy. Właśnie przydałoby się więcej takiej totemu. Chociaż z drugiej strony damage też jest dobry, no. Co ja mam wybrać? Piąta runda. Korzystajmy, póki mam manę. A, co tam będę się zastanawiał? Damy tam, gdzie jest największa szansa na to, że ktoś zaatakuje. Aha, i ja już teraz nie mogę dwa razy czarować. Dobrze. No to cóż, atakujmy. Tutaj. O, właśnie, wulkan dla odwracania uwagi. To jest najliczniejsza jednostka w tej chwili. Okej. I pięknie, że... nie no, te uniki są straszne. Ale przynajmniej jednostka moja nie wpada w pułapkę. Wtedy biedne chochliki by bardzo cierpiały. Czy jest szansa na... No tutaj. Nie, ja mam dosyć własnych przywołanych jednostek. Bijemy. Ha, za trzecim razem się udało. Dwa pierwsze strzały kończyły się unikiem. Tutaj nie atakujemy, bo nie ma powodu. O, właśnie, zaraz. O, to ma sens.
Czyli tak, blokowanie tutaj teraz nie ma sensu. Lepiej było nawet, żeby ta jednostka zginęła, bo bym manę odzyskał. A z tym? Aha, to musi być... To musi być chyba w linii prostej, no nie? No, w linii prostej, dobra. To jest tak, jak się nie czyta. Fajnie, mana odzyskana. Tutaj, no, to jednak idziemy w obrażenia. Nie, to nie będzie. Pojedynek już jest wygrany. Teraz chodzi tylko o to, żeby jak najwięcej nabić tych aczików. I systematycznie niszczyć wrogie jednostki. Tu nic. Dobrze. Tu nic. Okej. Pamiętajmy o tym. I cóż, atakujmy. Aha, szał. Właśnie, właśnie, gdyby tak orzeszek jeszcze coś zarobił, to też by nawet nie było złe. Ale to jeszcze potrwa. Nie, nie, nie ryzykujemy. W tej turze nie zabiję, więc może byłoby warto zużyć trochę szału. Powiedzmy, że na to. Całkiem sporo obrażenia z tego są. Nie, nie, podchodzenie nie ma sensu. A, tu jeszcze jest wroga jednostka. W sumie... Przestałem obserwować. A, no dobra, to tym razem jednak tu zaczniemy już obiecie obrażenia. Wklepywać. Może uda się tu zabić orzeszkiem. W każdym razie mamy dwie możliwości. Nie, stupimy. Nic. Pamiętamy. Może tu. To może w pierwszej kolejności bym spróbował. A czy to się już naładowało? Nie, to czyli w tej turze i tak nie chcę, żeby ginęło. Dobra, bijemy tu. Podobna sytuacja. Okej. Nie chcę zabijać. Tutaj. Nie, nie, no to tutaj strzelajmy. Jeszcze trochę za dużo. Okej. Nie, to się jeszcze ładuje. Obrażenia. Nie będzie, że to. Tutaj nic. Uderzenie. Nowa tura? Nie, jeszcze nie. Nowa, ósma tura. Czyli tak. Ścicie. Komu to by dać? W sumie to nie ma większego znaczenia. Tu damy. Dobrze, teraz tak. Orzeszek.
Czekamy. Ktoś by mógł tutaj uderzyć wpierw. No tak, żeby nie zabić. No właśnie. A kto będzie kolejny? Tu. No dobrze, miejmy nadzieję, że to się uda. Jest. Jednostka przeżyła. I mamy kolejny punkcik. Jakie byłyby tu szanse? Pewnie niewielkie. O, chociaż osłabym. O, powiedzmy w ten sposób. I tak nie potrzebuję. A, przeszli. Może chociaż raz by się udało jeszcze. Chica sobie rozbudować, ale chyba nie, to już jest bardzo krytyczna sytuacja. A może? Tu nic. Tutaj wielkich strat nie powinno być. Okej, nie będzie oddania. Jest. Mściciel. Nie będzie tu. Czyli tak. Okej. I... zaryzykuję. Nic lepszego nie ma, nie? Chyba, że to by było skuteczniejsze. Ale nie wierzę za bardzo w to. Ale tylko tak przekonajmy się. 7-9, nie. Tu mam jakąś szansę. Niewielką, ale mam. Co ja zrobiłem? Aha, bo to nie jest obszarówka. Kurczę. A dobra, przeciągajmy. Nic. Nic. Nie. Zwalniam was. Znikacie. Papa. Żegnam. Jest. A o. Peczka. Ja miałem questa na to. Okej. Nowy poziom, ale to jest chyba za mało na cokolwiek. No nic, wycofajmy się, tu trzeba to przemyśleć. Właśnie, posiłki. Czyli tak, tu mi brakuje, ale to nie jest powód, żeby się po to udawać. Co to ja chciałem? Posprawdzać te... ja wiem, że to jest za krótko, żeby to się wszystko ponaładowało, ale chciałbym taki nawyk mieć, żeby to sprawdzać. Właśnie, jak to tu wygląda? Nie, no to są raczej wszystko drogie rzeczy, chociaż nad tymi rzeczami bym się też zastanawiał bardzo poważnie. Nie, poczekamy z tym. Aha, ja właśnie miałem wam pokazać coś tutaj. Właśnie, wrogie jednostki zabite przez towarzysza, czyli naszego Orzeszka. Do tej pory zabił 149, a potrzebuje 200. I jeszcze była sprawa tego... Aczyka, Mroczny Strażnik. Właśnie. Gdyby udało nam się wbić na pierwszy poziom, to byśmy mieli plus 3% odporności na wszystkie typy obrażeń. Musimy używać w pierwszych 10 turach. Właśnie czar Mściciel. Oprócz tego są jeszcze inne, ale ja ich chyba nawet nie posiadam, więc... nie ma tematu. Dziękuję wszystkim za uważanie odcinka. W kolejnym jeszcze tu zabawimy.